można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy... Oddział Dziecięcy w Turku w 2018 roku dostał sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który bardzo nam ułatwia diagnozowanie i leczenie dzieci, które są hospitalizowane w naszym oddziale. Dostaliśmy dwie fantastyczne pompy przepływowe, które pozwalają w sposób bardzo precyzyjny podawać leki nawet w niewielkich objętościach małym dzieciom. Dostaliśmy cztery pompy strzykawkowe, które podobnie służą nam do tego, żeby podawać leki bardzo precyzyjnie i w bardzo określonym czasie. Dostaliśmy aparat EKG nowy, który pozwala nam szybko zrobić EKG u dzieci, bo wiadomo, że wykonanie EKG u dzieci nie jest takie proste jak u osoby dorosłej. Dostaliśmy nowy, fantastyczny aparat do wykonywania USG dla dzieci i dla noworodków, który nie mogę tu pokazać, bo jestem w oddzielnej pracowni, ale pan na pewno pokaże. No i rzecz rewelacyjna dla matek, które leżą razem z naszymi dziećmi w oddziale. Dostaliśmy 15 leżanek, foteli. Które w ciągu dnia funkcjonują jako fotele, w nocy jako leżanki. Matki mogą się wyspać, wygodnie siedzieć, mogą karmić dzieci piersią, jest to wygodne i na pewno bardzo, bardzo poprawia jakość pobytu dzieci i matek w naszym oddziale. One są estetyczne, łatwe do czyszczenia, rewelacyjne. Mamy obiecane jeszcze 15 w ciągu 3 miesięcy. Będziemy mieć 30 i to będzie tyle, ile nam potrzeba na dzieci, które są hospitalizowane w oddziale. No właśnie, sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymałyśmy po raz kolejny, w tym roku chyba najwięcej. On bardzo nam ułatwia i diagnozowanie, i leczenie dzieci w oddziale, i ten, który dostaliśmy teraz, i ten sprzed wielu, wielu lat. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom i zachęcamy do tego, żeby dawać pieniądze, wrzucać do puszek i wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.